Czego Pismo Święte, czego Biblia uczy mnie w liście do Rzymian, 10 rozdział, 9 i 11 werset. Chodzi o słowa, bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził Go z martwych, zbawiony będziesz. Powiada bowiem Pismo, każdy, kto w Niego wierzy, nie będzie zawstydzony. List do Rzymian, 10 rozdział, 9 werset i 11 werset. Aby zilustrować, czego uczy Pismo Święte w tym wersecie, posłużę się historią o moście na Firth of Tay. Firth of Tay to Zatoka Morza Północnego u wschodnich wybrzeży Szkocji. 28 grudnia 1879 roku nad wschodnim wybrzeżem Szkocji szalał huragan. Most nad ujściem rzeki Tay był uważany za techniczne arcydzieło, które zgodnie z przeświadczeniami współczesnych z pewnością wytrzyma każdą ilość uderzeń i naprężeń. O godzinie 19 z południa zbliżał się pociąg. Zwolnił, aby maszynista mógł otrzymać od pracownika mostu pałeczkę. Bez niej przejazd przez jednotorowy most był zabroniony. Potem pociąg znów nabrał prędkości. Naoczny świadek nagle zauważył iskry lecące jak długa smuga ognia, które zniknęły w wodzie. Potem wszystko pogrążyło się w ciemności. Środkowa część mostu wraz z pociągiem i jego 75 pasażerami zawaliła się i wpadła do wody. Przyczynę wypadku ustalono później. Liczne błędy konstrukcyjne, niedbały nadzór, zły materiał, niewystarczająca konserwacja i nadmierna prędkość pociągu. Czy nasz życiowy most wytrzyma? Czy mamy bezpieczny fundament dla podróży naszego życia? Gdzie trafisz po śmierci? Do nieba, na które nie zasłużyłeś? Czy do piekła, na które zasłużyłeś? Czy fundament Twojego życia wytrzyma każdą burzę i doprowadzi Cię bezpiecznie do wiecznego celu, do nieba? Jedno jest pewne. Wszystkie ludzkie zabiegi i wysiłki są marnością i próżnością. Jest to z pewnością prawdą, gdy chodzi o sprawę zbawienia wiecznego. Nie możemy spocząć na tym, co zrobiliśmy. Nasze wysiłki dla zapewnienia sobie miejsca w niebie na podstawie własnej sprawiedliwości są bezwartościowe. Musimy całkowicie zaufać Panu Jezusowi Chrystusowi. Pan Jezus Chrystus, On jest drogą do Boga, bezpiecznym mostem nad przepaścią między Bogiem a człowiekiem. Dlatego, jeśli nie jesteś w 100% pewien, gdzie pójdziesz po śmierci, gdybyś dzisiaj umarł i nie jesteś pewien, że poszedłbyś do nieba, na które nie zasłużyłeś, to mam dla ciebie złą wiadomość. Możliwe, że to oznacza, że idziesz do piekła, na które zasłużyłeś. Ale jest też dobra wiadomość. Dobra wiadomość brzmi tak, że możesz uwierzyć w Pana Jezusa Chrystusa i wtedy będziesz zbawiony raz na zawsze. Dlatego uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Wtedy pójdziesz do nieba, na które nie zasłużyłeś, zamiast iść do piekła, na które zasłużyłeś. Dlatego przestań wierzyć sobie, uwierz Jezusowi Chrystusowi. Przestań wierzyć w siebie. Zacznij wierzyć w Pana Jezusa Chrystusa. Przestań ufać sobie. Zacznij ufać Panu Jezusowi Chrystusowi.
Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony.